przyjaciel powiedział do mnie: słuchaj, jak mówisz kazanie, to patrz ludziom w oczy. I to nie wpatruj się w jedne oczy, być może ten najsympatyczniejszy, tylko po prostu patrz w różne twarze. Mów do ludzi. Nie rozmawiaj ze swoimi myślami, nie nurzaj się gdzieś tam w swoich ideach, tylko patrz na ludzi. Tu nie chodzi tylko o zagrywkę socjotechniczną. Tu chodzi o to, żeby rzeczywiście spotkać się z drugim człowiekiem i ważne sprawy mówić do serca, do osoby, do drugiego człowieka. Nie gadać z samym sobą, ekscytując się, jakie to mam wspaniałe rzeczy do powiedzenia. Tak, chcę powiedzieć do ciebie te słowa. Jezus, zanim rozpocznie przekazywanie błogosławieństw, czytamy, że podeszli do Niego ludzie. Ewangelista nam chce zwrócić uwagę, że Jezus był na tej górze, ale zwracał się do konkretnych osób, patrząc im w oczy, patrząc im w serce.